Cześć, jestem Jurek z Ośrodka Szkolenia Kierowców Euforia. Zmiana motocykla egzaminacyjnego, czyli niekoniecznie zmiana, a dołożenie drugiego motocykla Yamahy MT-07 na egzaminie państwowym spowodowało to, że chciałem Wam przybliżyć obsługę tego motocykla, a także zadania egzaminacyjne, które są realizowane na tym motocyklu. Jest to motocykl dwucylindrowy o pojemności 700, masie 170 kg. Jest bardziej skrętny od Yamahy XJ6, ale niestety jedzie szybciej i jest trudniejszy do opanowania, do ogarnięcia dla kursantów, którzy zaczynają swoją przygodę z motocyklem. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś posiada troszeczkę doświadczenia, gdzieś jeździł wcześniej jakimś jednośladem, to będzie mu dużo łatwiej dostosować się do tego motocykla. Yamaha XJ6 co prawda była cięższym motocyklem, trudniej skrętnym, z tego względu, że miała ponad 200 kg i przy maksymalnym skręcie kierownicą w prawo bądź w lewo ciągnęła nas do ziemi. W MT-07 tego nie ma, kierownica chodzi jak w rowerku. Natomiast prędkość początkowa, nie ukrywajmy, Yamahy XJ6 była 11 i nie nastręczała tyle trudności kursantom, co MT-07, gdyż na pierwszym biegu MT-07 jedzie na poziomie 13-14 na godzinę. Jeżeli kursant w miarę manualnie, wprawnie nie operuje kierownicą, stara się za wszelką cenę przyhamować, czyli spowolnić ten motocykl, a należy zaznaczyć, że spowolnienie tego motocykla przez hamowanie bądź wciśnięcie sprzęgła będzie na egzaminie skutkowało objechaniem bramki, podparciem się bądź wjechaniem w słupek. Dlatego bardzo istotną rzeczą jest, aby wprawnie operować kierownicą, nie używać sprzęgła ani hamulca, starać się na tyle wyćwiczyć zadania egzaminacyjne, aby prędkość 13 na godzinę nie była dla nas jakimś problemem, bo tylko pod tym warunkiem, że będziemy sobie jechać 13 na godzinę, czy slalom wolny, czy ósemkę, zachowując pewne kanony, na ósemce jedziemy z 20 cm od linii, czym promień będzie większy, tym będzie nasza jazda bezpieczniejsza, będziemy mieli większe ryzyko popełnienia błędu. Tak samo na slalomie wolnym, jeżeli nie używamy hamulca bądź sprzęgła i składamy się tym motocyklem 10 cm przed bramką, to mamy możliwość popełnienia drobnego błędu, który jednak możemy skorygować. W momencie, kiedy go będziemy przyhamowywać bądź gdzieś wysprzęglać, tracimy sterowność, podeprzemy się bądź będzie to skutkowało wjechaniem w pachołek czy przewróceniem maszyny.